Proszę Państwa, martwimy się o ceny gazu, a tuż koło nas toczy się potworna wojna. Mordowanie Ukraińców przez Putina odbywa się w znacznym stopniu za nasze pieniądze. I sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Bohatersko walczący Ukraińcy płacą często najwyższą cenę. My musimy im pomóc wszystkimi dostępnymi metodami, bo przecież oni walczą także za nasze wartości i w naszym imieniu. I to znaczy, że my też musimy być gotowi ponosić koszty. Wojna nie jest wygodna. Te koszty już są. Rachunki rosną w całej Unii i to nie z powodu zielonej polityki, bo ta uniezależnia nas od Putina. Będą rosły jeszcze bardziej, dlatego że nie możemy dalej finansować rosyjskiego zbrodniczego reżimu. Potrzebujemy planu całkowitego odejścia od zakupów zasobów z Rosji. Może tymczasowo, może tylko do końca wojny, ale musimy natychmiast nałożyć pełne embargo na surowce z Rosji. Dzisiejsze propozycje Komisji to pierwszy krok. Musimy na nich budować dalsze, kolejne działania. Ale równocześnie musimy chronić najsłabszych przy tej solidarności z Ukrainą, chronić najstarszych na naszym kontynencie, dla których koszty solidarności z Ukraińcami mogą być nie do udźwignięcia. Bardzo dziękuję.